Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Jak Maciek, żal, szkoda? Znaczy, patrząc na to, co się dzieje na polu, to na pewno nie było sensu tego robić. Szkoda by była, jakby była ładna pogoda, bo wtedy chętnie byśmy skakali. Przede wszystkim dla polskiej publiczności, która tak licznie tutaj w Harrowie się zjawiła. No i też dla samych siebie, bo gdzieś czuliśmy, że są szanse na dobry wynik. No, ale tak jak mówię, no w takich warunkach na pewno nie było sensu skakać. I tutaj chyba nikt od rana nie miał nadziei, że tutaj coś się odbędzie. W ogóle w tym sezonie mało tych mamutów, więc to też mało mieliście szans do polatania. Tak, to prawda. No, były dwa mamuty w tym sezonie i to te dwa najmniejsze, bo i Kulm, i Harrachów to skocznie, na których 200 metrów to już jest bardzo dobry wynik, stąd tych lotów nie było zbyt wiele. No, troszkę mnie dziwi też rozdawanie kryształowej kuli za właściwie jeden weekend lotów w Kulm. Ale zobaczymy, no w przyszłym sezonie już tych mamutów będzie więcej. Miejmy nadzieję, że zdążą z Planicą i finał będzie na nowej skoczni w Planicy. A jakie masz teraz plany? Coś będziecie się przygotowywać przed Planicą? Jakiś trening, czy raczej tak z marszu jedziecie? Znaczy nie, normalnie tak do każdego zawodu przygotowujemy się na 100%. Dzisiaj podróż do domu, jutro taki luźniejszy dzień, odnowa biologiczna. We wtorek mamy zaplanowany trening. Jeszcze nie wiadomo, jak to będzie wyglądać, wszystko zależy od pogody, bo jest w planie skocznia, no ale też wiemy, jaka pogoda jest w Zakopanem, w Szczyrku i Wiśle i może nam nie wypalić ten trening, dlatego też mamy taki plan awaryjny, no i w środę już wyjazd do Planicy. A ta Planica to dla Ciebie coś wyjątkowego zawsze? Bycie tam, skakanie tam na finale sezonu? Znaczy tak, to jest wyjątkowe miejsce tam, no też czasami jedzie się po prostu w nagrodę za cały sezon. No, ta tradycja, że w ostatnim niedzielnym konkursie skacze 30 z klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jest to taka fajna zabawa i nagroda po prostu za cały sezon. Atmosfera jest wspaniała, taka już luźniejsza, kiedy można troszkę inaczej do tego wszystkiego podejść, na luzie poznać nowych, ciekawych ludzi i też no walczyć do końca, bo tam często do końca nie wiadomo, kto jaką pozycję zajmie i jest walka. No troszkę inaczej będzie w tym roku przez to, że nie ma skoczni mamucie i będzie skocznia normalna, więc troszkę ta atmosfera będzie inna i sama formuła zawodu, ale myślę, że to jakoś nie przeszkodzi w tym święcie. Oby dopisała pogoda, oby dopisali kibice. No i oby dopisała forma, bo gdzieś tam wiadomo, że chciałby się pozytywnym akcentem zakończyć sezon. A indywidualnie walczysz jeszcze o coś w Pucharze Świata, o jakąś konkretną pozycję? Znaczy, wiadomo, że tak. Tam jeszcze jest możliwość przesunięcia się o jedno, może dwa miejsca do góry, ale no, myślę, że bardziej zależałoby mi na takich pojedynczych już dobrych startach. Być może no, na pewno najbardziej cieszyłbym się, żeby z tego, że na koniec sezonu w końcu udałoby się stanąć na podium. Myślę, że to gdzieś tam może być takim cichym celem, po prostu zaryzykować, dać siebie 100% i jeśli będzie to ten dzień, to może się uda. No, dzięki Maciek i tego życzymy. Powodzenia. Dziękuję.